Szanowni Państwo, trwa bohaterska budowa lotniska Modlin. Lotnisko zostało już co prawda raz zbudowane, ale dzielnym robotnikom to nie wystarczyło i budują je od nowa. Dyrekcja twierdzi, że dziennikarze szukają dziury w całym. Natomiast dziennikarze twierdzą, że szukają całego między dziurami. Na pytanie, czy uda się otworzyć Modlin na wiosnę, rzeczniczka portu lotniczego odpowiedziała krótko. Modlim się. Przenieśmy się zatem do Modlina, mimo że nie dochodzi tam linia kolejowa. W jakiej sprawie? Proszę do mnie. No, to jest to całe lotnisko, tak? Tak, to jest to lotnisko. Wow. A tam samolot nie umie się poderwać? Nie może się poderwać, bo to jest walec. Słucham. Ale teraz aerodynamiczne walce produkują. No. Ja w sprawie pracy. A pan z rządowego nadania? Nie, prywatnie. To spadaj, leszczu, na palmę banany prostować. A to jest realna propozycja, czy stanowcza, acz chamska odmowa? Te drugie. A pan na jakie stanowisko celuje? Ja na pilota Dreamlinera. A umie pan pilotować samoloty? A Dreamlinery latają? No, no nie latają. To ja tak samo. Czyli kwalifikacje pan ma. Na nasze niedziałające lotnisko nielatające Dreamlinery są w sam raz. Nawiasem mówiąc, dzięki temu nie mieliśmy tu żadnej poważnej lotniczej katastrofy. A ludzie tak się boją latać. Niepotrzebnie, ja się w ogóle nie boję latać. Boję się spadać. W tej sytuacji, tu się nic nie trzyma kupy, wobec tego pasuje pan do nas jak ulał. O. Przepraszam, telefon? Ja nie mam także. Ja mam. Już, halo? Halo? Coś stało? Niemożliwe! U nas? Do diabła! A miało być tak bezpiecznie! Co się stało? Walec wypadł z pasa.